Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w krótkim filmie chciałem pokazać, w jaki sposób prawidłowo odhaczyć rybę wypychaczem. Mamy tutaj złowioną płotkę, która bardzo głęboko połknęła przynętę razem z haczykiem. Mamy też wypychacz, jest to wypychacz Stonfo. Jeżeli chodzi o dobór wypychacza, zawsze wypychacz dobieramy do wielkości haczyka. Im mamy większy haczyk, tym ten wypychacz będzie większy. Tutaj mamy haczyk numer 14 bądź 16, także wypychacz Stonfo Little, taki najbardziej popularny, profesjonalny wypychacz, jest idealnym rozwiązaniem. Jak to zrobić właściwie? W pierwszej kolejności musimy napiąć żyłkę, tak żeby wypychać zawsze na napiętej żyłce. Teraz w wypychaczu mamy tutaj taką szczelinę, wkładamy żyłkę w szczelinę, lekko przekręcamy i następnie na napiętej żyłce wkładamy wypychacz do rybiego pyska. Następnie lekko przyciskamy i wyciągamy. Praktycznie jednym ruchem w prosty sposób wyhaczyliśmy rybę. I mamy kolejną rybę. Jeszcze raz chciałem powtórzyć, że najważniejsza rzecz to jest napięta żyłka. Zawsze wypychamy na napiętej żyłce, także tutaj te dwa palce napinają żyłkę, natomiast kciuki, pozostałe dwa palce trzymają wypychacz. W ten sposób, te dwa napinają, wkładamy żyłkę w szczelinę w wypychaczu i lekkim ruchem wypychamy. Tutaj w zasadzie mamy prawidłowo zapiętą rybę, tak powinna być zapięta ryba. Haczyk powinien przejść na wylot. Takiej ryby to już nie idzie z haczyka zgubić. Trzeba się wykazać refleksem. Niestety na warcie różnie to bywa. Czasami te ryby połykają bardzo głęboko. W takim przypadku oczywiście możemy chwycić i wyhaczyć tą rybę palcem, ale zdecydowanie lepiej wszystkie ryby wypychać wypychaczem. Robimy dokładnie tak samo. Ważne jest, żeby tutaj napinać tymi dwoma palcami żyłkę, a tymi trzema pozostałymi trzymać wypychacz. Wkładamy żyłkę w szczelinę, jeden krótki ruch i gotowe. O, pluje pieczywem fluo, także one to lubią tutaj na barcie. Dlaczego warto używać wypychacza? Po pierwsze, że wypychaczem zawsze szybciej wyhaczymy rybę. Przyjęło się, że wypychacz używamy tylko wtedy, kiedy ryba połknie bardzo głęboko przynętę. Natomiast ja polecam używanie wypychacza każdorazowo, bez względu na to, czy ryba połknie głęboko, czy haczyk przebije jej pysk na wylot. Wypychaczem zawsze jest szybciej i mniej uszkadzamy rybę. Używając wypychacza robimy to kierunkowo, także otwór w rybim pysku zostaje za każdym razem mały i w dobie, kiedy coraz więcej ludzi wypuszcza złowione ryby, ma to ogromne znaczenie, ponieważ ryba odhaczona wypychaczem w o wiele lepszej kondycji wraca z powrotem do swojego naturalnego środowiska.